Już po raz kolejny mieszkańcy Muławy, a także całego powiatu muławskiego wzięli udział w marszu obrońcom Muławy. Pomysłodawcą wędrówki wzdłuż miejsc pamięci o bohaterach była grupa nieformalna Muława Miasto Zabytkowe. Epizodu związanego z bitwą pod Muławą ma swoich bohaterów właśnie chyba w tym, w tym, w tym wydarzeniu historycznym. Stąd nasze działania mają na celu... Podkreślenie tego, tego faktu, bitwy pod, Muławę, pod Muławą, tych wszystkich wydarzeń, które tutaj miały miejsce. Dla uczestników wyprawy przygotowano pięciokilometrową trasę. Grupa spotkała się przy jednym ze schronów bojowych nad zalewem ruda. Po drodze odwiedzono pozostałe miejsca tego fragmentu linii obrony z 1939 roku. Poświęcony wszystkim ludziom, którzy walczyli żołnierzom. Ale trzeba też i pamiętać, że linia była budowana prawie w przeciągu całych dwóch miesięcy i ludność cywilna okolicznych wiosek, które, które zamieszkiwały te, te tereny, na których były budowane schrony, bardzo wielkie z ich strony poświęcenie. W marszu wzięli udział nie tylko pasjonaci historii. Co cieszy organizatorów, na trasie pojawiły się także rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych była to swego rodzaju żywa lekcja. Jest to jak najbardziej godna. Propozycja zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla osób może nie bezpośrednio związanymi z Mławą, ale kultywującymi tradycje w ogóle wszystkich walk o niepodległość. Uczestnicy marszu wspólnie oddali hołd walczącym o niepodległość. Usłyszeli także krótką opowieść o umocnieniach polowych z 1939 roku.